Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest 5.50, sobota 30 marzec 2024. Całą sobotę mniej więcej poświęcę na wędkowaniu i zobaczycie, jak to leci. Więc nie przedłużając dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym filmem, bo już późno. Zapraszam serdecznie na ryby, na wędkowanie z Pyzą. I jest pierwszy świąteczny, jak to się mówi, leszczyk sobotni. Ale pierwsze koty za płoty, więc spróbujemy złowić jakiegoś fajnego karpia. Jest i drugi sobotni pan leszczyk. No takie pierwsze koty, jak to się mówi, za płoty, ale czekamy na karpia. I jest w końcu pierwszy piękny karpik pełnouski. Baja. Piękny. I o to chodzi. O to chodzi. Baja. Pójdź, byku. Kolejny, trzeci, nieduży leszczyk. No ale muszę dobrać teraz przynętę pod karpika, bo na różowy same leszczyki. Czwarty, trochę większy. A gdzie te karpie? Taki piąty leszczyk po przejściach, no ale spory, spory. Baja. Jest i drugi, kolejny byczek. Zobaczcie, jaki grubas. Śliczna ryba. Śliczny grubasek. Taki dobrze ze 4 kilo ponad. Gruby. O. Piękny karpik pełnouski. Baja. Płyń. Baja. Jest i trzeci goły tym razem karpik. Więc wracamy mu wolność i wędkujemy w ten sobotni dzionek. Zobaczymy, co i jak. Na razie kilka leszczyków i trzy karpiki. W tym jedna 70, taka około 5 kilo. Mamy pierwszego Pinokia i siotra. Więc wrócimy mu wolność. No i biorą ryby, to jest najważniejsze, że coś się dzieje. Baja, baja. Jest i pierwszy amur. Ach, przedświąteczny, sobotni.
Piękny amorek. Więc pomalutku. Jest i czwarty karpik przedświąteczny, drodzy Państwo, goły, piękna sztuka, więc oddamy mu wolność. Słoneczny, piękny dzień, a my wędkujemy dalej. Jest bajecznie, nie inaczej, bajecznie. Znów taki mały leszczyk, nieduży. Po tych karpiach. Jest kolejny piąty karpik przedświąteczny. Nie inaczej, piękny. Piękny. Nieduży, ale śliczny karp. Więc oddamy mu wolność. Kolejny leszczyk, taki nieduży. Baja. Kolejny leszczyk, kolejna sztuka. Baja. Kolejny leszczyk, już nie wiem który, ale same leszcze ostatnio biorą. A więc taki karpik, dublet mam, drodzy Państwo, więc tam wolny bieg i mamy dublet. Zobaczymy, czy jest. Mamy dublet, więc go ściągnę. Taki ładny pełnołuski z dubletu. Piękny. Pięknie ubarwiony. Czyli był dublet po raz pierwszy. Baja. Ten sobotni, przedświąteczny karpik. Szósty. Kolejny leszczyk. A żadnej płoci, jazia, nic. Tylko leszcz, karp i jeden amurek, jak do tej pory. Ale jeszcze młoda godzina, więc mamy jeszcze parę godzinek na wędkowaniu. Kolejny leszczyk. Baja! Kolejny leszczyk. Więc zmieniam przynęty na większe. Bo drobna przynęta daje mi teraz same drobne leszczyki. Największy dzisiaj 47 cm. Taki już fajny leszczyk. Baja. Płyń. Jest i ósmy karpik z dzisiejszego wypadu. Baja. Baja. Jest piękny dziewiąty. Piękny. Piękny karpik. Więc wracamy mu wolność. Dziewiąty. Szybciej muszę mu zwrócić wolność, bo mam dublet. Dublet przycięłem. Jest dublet. Kolejny pełnołuski. Piękny karpik.
Baja. Jest kolejny leszczyk. Baja. Baja. I taki kolejny ładny karpik. Baja. Jest 12 pięknie ubarwiony karpik pełnouski. 12, nie inaczej, przedświąteczny karpik. Baja, płyń byku. Mam i pierwszą płotkę z gruntu w ten sobotni dzionek. Nieduża, ale jest. Ja się rozebrałem, musiałem się ochłodzić troszkę, bo wcześniej miałem, ostatnio co wam mówiłem, było dublet był i popuściłem na wolnym biegu drugą z wędek i ryba weszła w krzaki. Szkoda mi było tej ryby, żeby się mordowała, więc weszłem do wody i ją uwolniłem, ale przy okazji zerwałem podajnik, trudno, więc teraz się suszę. Ale jeszcze plutko w ten sobotni, przedświąteczny dzionek. 13. Trzynasty? Trzynasty. Co, wraca? Tak, wszystkie wracają, no. Kolejny leszczyk. Baja. Na Wojciechowie, ale to lata temu, jak było 14. Na góry to, tak? Sztuczną, no. No. 14. I kolejny leszczyk, który wraca. Baja. I sobotni, przedświąteczny, 15 karpik, więc wraca nie inaczej. Baja. Baja. I jest kolejny leszczyk. Baja. Jest kolejny leszczyk. Baja. Kolejny. Jest kolejny leszczyk. Baja. Jest kolejny leszczyk. No i zaraz będę kończył ten dzisiejszy wypad. Starczy na dzisiaj. Będziemy jechać do domu i świętować. Mamy pięknego patelniaka, czyli karaś złocisty. Piękna ryba. Złocisty karaś. Więc oddamy mu wolność. I tak mówię, niedługo będziemy kończyć. Płyń, rośnij, złociaku. Mamy kolejną płotkę na metodę. Baja. Jeszcze kilka chwilek i naprawdę będę kończył. Ostatnia ryba dzisiejszego wypadu, taki 60 pieśda bank. Piękny karp z soboty. Więc kończę, jadę świętować, tak mówię, bo jutro święta. Lany poniedziałek. A ja idę odpoczywać. Po tym wędkowaniu. Piękny karpik, który oczywiście wraca. Ostatnia ryba. 16 karp z dzisiejszego wędkowania. 16 karpi, dwie płotki, karaś złocisty, jesiot i jeden amurek.
Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Czekajcie na kolejne moje filmy. A to z lasu, a to z ryb. Albo z kuchni. Jak to woli. Dla każdego coś dobrego. Więc jadę na Kielce. Cześć.